13 lipca wspominamy świętą Klerię Barbieri, dziewicę. Kleria Barbieri przyszła na świat 13 lutego 1847 roku w Le Boudrier, nieopodal Bolonii. Jej rodzicami byli Jan i Hyacynta. W roku 1855, podczas panującej w okolicy jej rodzinnego miasteczka epidemii cholery, Pan Bóg wezwał do siebie jej tatę. Pod opieką troskliwej matki szybko nauczyła się gotować, szyć i tkać płótno. 24 czerwca 1858 roku, w wieku 11 lat, przyjęła pierwszą komunię świętą. Przewodnikiem duchowym stał się dla niej miejscowy proboszcz, ksiądz Gaetano Guidi. Pod jego okiem postępowała na drodze chrześcijańskiej doskonałości. W swojej pracy była uczciwa i rzetelna. Słowa Ewangelii traktowała bardzo poważnie. W tym czasie w jej parafii działało Stowarzyszenie Nauki Chrześcijańskiej. Na zaproszenie księdza proboszcza Klelia wstąpiła do niego jako 14-letnia dziewczynka i otrzymała funkcję zastępczyni mistrzyni. W czasach, gdy dziewczęta nie uczęszczały do żadnych szkół, ona zaczęła je uczyć czytać i pisać. Tej pracy oddała się z całym młodzieńczym zapałem. Wiele wolnego czasu poświęcała na czytanie książek o tematyce chrześcijańskiej, a wszystkich kandydatów do małżeństwa odsyłała, mówiąc: idźcie do mojej siostry, ja nie wyjdę za mąż. Wraz z trzema koleżankami powzięła zamiar życia we wspólnocie oddanej modlitwie i głoszeniu Ewangelii. 1 maja 1868 roku dziewczęta zamieszkały w domu, który służył stowarzyszeniu. Ich praca nie była początkowo regulowana żadną regułą. Wynikała z prostej miłości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Z głębokiej wiary zrodził się też w sercu Klei strach przed grzechem. Zło uważała za obrazę dobrego Boga, dlatego często spędzała długie chwile na adoracji Najświętszego Sakramentu, rozważaniu tajemnic Różańca Świętego i ukochanej koronce do Matki Bożej Bolesnej. Niestety, Kleria wkrótce zapadła na chorobę płuc, w tamtych czasach nieuleczalną. W założonej przez siebie wspólnocie żyła zaledwie 2 lata. Zmarła w opinii świętości 13 lipca 1870 roku. Wszyscy jej bliscy nazywali ją matką, choć była tak młoda, albo aniołem, ze względu na jej styl życia i troskę o czystość słowa, gestu, po prostu całego życia. Żegnając się przed śmiercią ze wszystkimi, powtarzała: bądźcie dobrej myśli, gdyż ja idę do nieba i nigdy was nie opuszczę. Będziecie ciągle rosnęły w liczbę i będziecie wzrastały na wzór olbrzymiej góry, aby pracować w winnicy pańskiej. Tak się też stało. Wspólnota pod imieniem Instytutu Małych Sióstr Matki Bożej Bolesnej rozrosła się, przynosząc chlubę założycielce i błogosławione owoce całemu Kościołowi. Do grona błogosławionych Klerię Barbieri wyniósł papież Paweł VI w dniu 27 października 1968 roku, a święty Jan Paweł II ogłosił ją świętą 9 kwietnia 1989 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Klelia wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.